Witam was, moi drodzy. Z tej strony Drakonager, a oto przed wami czwarty odcinek z serii Zagrajmy w Birth. No dobrze. Tak sobie uświadomiłem w sumie, że ten pierwszy odcinek będzie dłuższy. Był w zasadzie, już jest pewnie na kanale. Jak to nagrywam, tylko kiedy oglądacie ten odcinek, to jest logiczne. Kolejność, no nie? Ale tak sobie pomyślałem, no może tego nie planowałem, ale z drugiej strony pozwoli to, że tak powiem, lepiej poznać grę. Jak się ją, że tak powiem, dłużej zobaczy, no nie? Poza tym, jak ktoś lubi moje let's play, no to tym bardziej będzie zadowolony. Jak to ktoś kiedyś powiedział, są plusy dodatki i plusy ujemne. Tak. No dobra. W każdym razie... A cóż to? A, to jest... To z listem. Dobra. Mnie zastanawiał, co to takiego? To był ten automat. Ach, ta moja pamięć. Dobra. Pierwsze miejsce to... market albo rynek? Rynek. Jak spisywałem te miejsca, no to były po angielsku i nie wiedziałem szczerze, co w tym przypadku oznacza market. Czy na pewno jest rynek? Bo to wygląda na budynek, no nie? No, to jednak chyba jest bardziej market, niż jej rynek. No chyba, że to jest ryneczek Lidla, nie wiem, nie znam się. Kolega jest czterooki, a nie nosi okularów, ciekawe. Taki żarcik. Co tam masz ciekawego? A cóż to? Wygląda jak jakaś łza czy coś, nie wiem. No, bakłażany. Coś poza tym? No nie. To chyba tyle. Czemu te butelki tak dygoczą? Widzicie to? Mam nadzieję, że widzicie, jak one tam jakby się ruszają. Wszystkie produkty chyba się tu ruszają na tych półkach. Co jest? Dobra, co tam masz, kolego? Znowu jakaś układanka? A, marcheweczka. Nie mam żadnego pojęcia, co i po co robią. Znaczy wiem co, ale nie wiem po co. O, rybcie. A co to, kurde, Pinokio? Wzięliśmy sobie gościa, jak gdyby nigdy nic. Nie no, to jest piękne, ta gra jest po prostu cudowna. No zobaczmy tutaj. Czy to jest znowu ten moment? Tak. Zdecydowanie. Ha? A, nasionko. No dobra. O to chodzi? Aha. I teraz pytanie, czy to jest cebula dymka, czy coś innego? Fajna huśtawka w ogóle. Taka... inna? Taka wyjątkowa, specjalna bym wręcz powiedział? No jak ktoś lubi... no to spoko. Czy mogę coś stąd wywalić? Teoretycznie mogę. Dobra, przekładamy. Normalnie czuję się, jakbym był w Biedronce. Tam też jestem na dziele ze słodyczami, a tam, nie wiem, owoce w puszce na przykład, czy cokolwiek innego. Jakby nie można było ruszyć dupy i odłożyć to na miejsce, no naprawdę. Kurde, ludzie, co jest z wami? Ogarnijcie się. Jabłuszko. Jaki porządeczek, no nie? Czy ja mam odłożyć to na miejsce? Ty, to już wszystko? Więcej nie znalazłem. Ale na to znalazłem kolejny narząd. Zarąbiście. To chyba jest żołądek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak to jest nerka, to jest wątroba, no to chyba tak. Mówiłem, że miałem 3 z biologii?
w liceum? No. Szybko poszło. Aż za szybko. Co nam jeszcze zostało? Trzy rzeczy. No ciekawie, ciekawie. Dobra, dalej jest restauracja, która prawdopodobnie jest tutaj. A i owszem. Od czego by tu zacząć? Tu kwiatki, tu ktoś siedzi, tu też. Tu nietoperz. Dobra. To wezmę nietoperza, bo lubię Lunę z MLP. Cześć Gacek, co tam? O rety. Czy to polega na sumowaniu, czy dopasowywaniu w trójki? O co tu chodzi? Czy jakaś kolejność tu musi być? Nie, to by było 1, 2, 3 i co dalej? 1, 2, 2. No chyba, że chodzi o sumowanie, bo tu widzę, że to by miało więcej sensu przynajmniej. Chociaż czekaj. No to tak, 2 i 2 dałoby 4. Nie wiem, 3 z 4 dałoby 7. No i tu mamy 5 i 2 szóstki. Nie wiem, chyba że coś jest tu ukryte. Jakaś odpowiedź. Dobra, zostawmy to na razie. Jest taki zwrot, mi się wydaje. Tak teraz jakoś coś się nazywało? Burza w szklance? Czy w butelce? Dobra. To będzie okazja, żeby się wykazać. W sensie dla was okazja. Pucha! Co tam w pusze? Takie coś. I takie coś. Powiedziałbym guzik z pętelką, ale pętelki nie ma. Nom. Okej. No to zanotujemy sobie ten symbol. Tak, muszę zanotować, bo zaraz zapomnę, co tu było. Czy coś jeszcze? Aha, czyli tylko pucha, bo się wyróżnia. Powiem taki żart. Why is it standing here? Because it can. Moje poczucie humoru jest naprawdę wybitne. Powinienem chyba robić jakieś stand-upy. W ogóle zauważyliście, że to jest już któraś para, którą spotykamy? I tym razem oboje nie mają włosów. I tutaj jest dalej rzecz o chemioterapii, ale się powstrzymam. Nie wiem, kto jest jakiej płci tutaj. Bez włosów to ciężko, co nie? No właśnie. Czy to są ciastka z wróżbą? Tutaj to są góry bardziej. O mój... Nie, spieprzajcie, nie, dość, nie, ja się w to nie bawię, absolutnie nie, ja tam nie podchodzę, ja znam to towarzystwo, ja wiem, do czego ci ludzie są zdolni, ludzie, istoty, czemu to nie było, okej, nie, zostawcie mnie. Powiem tak, jak ktoś nie oglądał mojego let's playa, albo sam nie grał w Landlord of the Woods, no to nie załapie, o co chodzi. A ja nie będę spoilerował, ale to było ciekawe, ogólnie. Jakie piękne nawiązanie. Tak miałem powiedzieć, o, to mi się... na tym etapie miałem powiedzieć, o, góry, jakiś las i stół, to mi się kojarzy z... No i wtedy klikam i... Aha, nie no, to już jest w ogóle... Przerosło moje oczekiwania w tym aspekcie. Karty. Wybrakowane. Chyba, że guzik se tutaj damy. No nie. Jakieś zwierzęta muszą być. Co tam u was, koledzy? Macie już nowego właściciela lasu? Podobno poprzedni za długo nie popracował. Ja się nie mogę powstrzymać przed takimi tekstami, ale też nie chcę zbytnio spoilerować. Polecam Let's Play. Moje przejście Landlord of the Woods. Aha. Nie dostaniemy. Nie weźmiemy. Tu są jakieś metki, kurcze, z kolejnymi wzorami.
zanotować. Warto, zdecydowanie. A co tam ucho? Co tam u ucha? No wybrakowane jest. Trzeba będzie coś zrobić. Tylko jeszcze nie wiem co. O! Aha! Latawce, dmuchawce, wiatr normalnie. Zniszczyć wszystko, co się da. Wszystko! Nie ma! Nic nie zostanie. No, w sumie myślałem, że już wszystko zebrałem, co powinienem, ale jeszcze nie. Czy coś jeszcze? Czy dostanę jeszcze za ostatni ten? Nie. Aha. No ale dla pewności też warto było jednak wszystko to ogołocić. Łomateńko, jak to teraz tutaj funkcjonuje? Ale wzory, jakie... Normalnie jak jakieś państwa na mapie. Tak to wygląda. Na spokojnie. Szukam tych takich wierzchołków. Bo to by było chyba najprościej ogarnąć. Tak mi się coś wydaje. No dobra. Jest dobrze, pomimo początkowych obaw o to, czy mi się to w ogóle uda jakoś ogarnąć. Bo to ma przerażać mimo wszystko swoim wyglądem. Takie na zasadzie, nie dasz rady, nie poradzisz sobie. Ta? To patera, o. Aha! Jeszcze nie wiem, do czego mi to posłuży. Bardzo zagadkowa gra. Tego nietoperza trzeba jakoś ogarnąć. No, tylko to jest łatwiej powiedzieć niż zrobić. I ten guzik, co ja mam z nim zrobić? Czy którejś z pań brakowało guzika? Pań, istot. Nie wiem czemu mi się wydaje, że to są same kobiety. No chyba, że to uszeregować jakoś po kolei? No tu są dwie... trzy dwójki, przepraszam. Dobra, no spróbuję to uporządkować w kolejności rosnącej. I zobaczymy, co z tego będzie. No i co? No i pstro. To może faktycznie to chodzi o jakieś sumowanie tego. Tylko trzeba tego podejść trochę inaczej. Dobra, co da nam siódemkę? Piątka z dwójką. No dobrze. Co z kolei da szóstkę? Dwie trójki albo czwórka z dwójką. Nie wiem, czy ja to dobrze robię, szczerze mówiąc, ale już trudno. A tu z kolei można by ułożyć szóstkę z dwójki, dwójki i czwórki, ale tu z kolei mamy problem. Ja naprawdę nie wiem, czy o to chodzi. Szczerze nie wiem, na czym ta zagadka polega. Jest jakaś niejasna dla mnie. No mamy takie rzędy. Takie trójki, no nie? To są kolumny w zasadzie, przepraszam. No to z kolei tu można by było trójkę ułożyć poprzez jedynkę z dwójką. Tak, a tu z kolei się nie zgadza tak to. No chyba, że damy tutaj... No tu z kolei znowu jest coś nie tak. Czy jest tu... Tu chyba nie ma żadnej podpowiedzi, co nie? Czyli po prostu nie zauważyłem. No tutaj te puszki już ogarnęliśmy, tak? Co to są za symbole? Czy to ma mi pomóc, czy wręcz przeciwnie? Nie pomoże. Nie wiem, załóż se to. Jak jesteś taki wybrakowany. No to teraz utknąłem, nie da się ukryć.
Już tu chyba nic innego nie ma. No to żeby przejść dalej, muszę ogarnąć to. Może to sumowanie faktycznie ma sens. A może chodzi o coś innego. Powiem tak. Mogę jeszcze kombinować z tym sumowaniem, tylko nie wiem, czy to o to chodzi. Siódemka to jest piątka z dwójką, ewentualnie jedynka z szóstką. Czy już nie robiłem jedynki z szóstką? No właśnie. Ewentualnie mogłem sobie rozpisać na kartce i taką trochę metodą siłową podobierać to... właśnie te sumy. Żeby sobie trochę łatwiej zadanie tak naczuję. To też jest jakaś opcja. Teraz pytanie, o ile w ogóle o to chodzi? No tutaj nic nie jest powiedziane, no ale... Dobra, musi to być jakaś logika. No to spróbuję z tym sumowaniem, jak to będę próbował z czymś innym. Ale tak czy owak, zrobię teraz cięcie. Okej. Okay. Wykminiłem, gdzie pasuje łódka. To już zawsze coś. I dzięki temu mam żabę. Czyli jedno z dwóch zwierząt, którego szukam. Zawsze coś. No aczkolwiek nadal nie rozgryzłem tej zagadki z tymi kafelkami, tak szczerze. Niby tutaj znalazłem coś, co przypomina ósemkę, ale... szczerze nie wiem, czy to ma jakiś związek z tym. Próbowałem układać z tego ósemki. Chcę się sumować w osiem, ale... nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Szczególnie jak masz na przykład takie... 7. No to dasz jeden. Już masz 8, a jeszcze masz jeden kafelek wolny, no nie? No nic, no będę jeszcze kombinował. Może znajdę tu jakiś wzór. W ostateczności sprawdzę w internecie, no ale spróbuję to samodzielnie zrobić. No dobra, no to widzimy się po cięciu. Powiem tak. Zastanawiałem się nad tym, czy nie umieścić tej żeby na karcie, ale pomyślałem, że za wcześnie, że najpierw muszę jakoś ogarnąć tamtą zagadkę z tym nietoperzem. Jego kafelkami. Tymczasem okazuje się, bo sprawdziłem w poradniku, bo już naprawdę nie wiedziałem, co robić, że no jednak warto było dać żabę, dostać kolejny guzik. Czyli co, guzik z pętelką, tylko bez pętelki? A raczej dwa guziki bez pętelki? Otóż nie. Widzicie tego nietoperza? No, czyli jest sumowanie. Tylko... brakowało tu czegoś. Ja, teraz już jakoś powinno to pójść, jakoś tam wykombinuję. Błądziłem, po prostu po omacku, no kompletnie na ślepo. Jak ten nietoperz, znaczy nietoperz, że generalnie nie ma jakiegoś wybitnego wzroku. No tam używajmy echolokacji w ogóle. Dobra. Może ósemkę zmontujemy z czwórki i dwóch dwójek? Ja to myślałem, że te okienka to się otworzą, jak już to ułożymy. Dobra, ta zagadka była niezła. No nie ukrywam... no złamała mnie trochę. Poczekajcie, siódemka z szóstką i jedynką... to by się zgadzało. No to teraz... Szóstka... ósemka i dwójka. No i się zgadza wszystko. No i widzicie. Wunsz. No reta, trzeba było spróbować, no. Czemu tego nie zrobiłem? No tak jak mówię, myślałem, że to nic nie da. No brawo, no lepiej na upartego spróbować samemu, nie wiedząc nawet o co chodzi. Ja naprawdę nie chcę wiedzieć, czemu oni mają jego kawałek ucha. Znaczy, mam swoje domysły, ale byłyby one spoilerowe, więc powstrzymam się. No. Nie jesteś jak Van Gogh, masz całe ucho. Z tego co wiem, że Van Gogh odciął sobie kawałek ucha, nie całe. Tak słyszałem, nie wiem na ile to jest prawda. No wreszcie. Mamy to. Ja się zastanawiam, po co są te symbole? Czy one mają jakieś zastosowanie w ogóle? To jest ósemka, ale... no to i niby tu też, ale...
Tyle. Nie, nie wiem, co, czemu to ma służyć. Nie wiem. Po prostu nie mam pojęcia. Ktoś ma jakiś pomysł, jakąś teorię, cokolwiek? No dobra. Restauracja ogarnięta, rynek też, a tu mamy... A, to zamknięte miejsce. Tutaj... Żeby to otworzyć... Trzeba ogarnąć ten napój. A to z kolei było gdzieś... Tutaj? Chyba? Czyli mamy tak... ważka... Owoc... Robak i jakieś coś... To jakaś roślina chyba jest? A też ciekawe, że tutaj... Trzy balony i potykacz, no ale... Z balonami chyba nic nie możemy zrobić tutaj. A może jednak? Zapamiętajmy, że były trzy. Nie, ale szczerze mam wrażenie, że chodzi po prostu o to. To na pewno... Robak... Krzak... I ważka. No i otwarte, a co to za miejsce w ogóle? Dowiedzmy się. Zamknięte. Aha. Nie, no fajnie. Wygląda jak jakiś bar, czy coś takiego. No, według mojej notatki jest to pub. Może? Może faktycznie? Torcik, ale fajnie. Ty, no nie mówcie mi, że tutaj będzie trzeba te balony ogarnąć. No. Mają zostać trzy, czy wszystkie rozwalić? Chyba jednak wszystkie. Albo prawie wszystkie. Chodź tu. No. Chciałem popykać balony, to popykałem. Balony Schrödingera. Niby są, a nie ma. Prezenty, ale fajnie. A, no tak. Czegoś brakuje. Co to jest? Jak to działa? Nie, ale serio, nie wiem. Muszę ogarnąć. Jak to się rozchodzi. Żeby jakoś to wydajnie się rozeszło. Ha! Udało się. O Boziu. Jest, zgadza się. Szukamy kombinacji. Kolejna para. A to też znamy. Skądś. No, kto jest taki mądry, żeby powiedzieć? Ziu. Hech. Myślałem, że podejdziemy do obojga, to tylko do jednej osoby. Ciekawe. Mylące trochę. Truśkaweczki. Nie wywalimy ich. Jaka szkoda. Czyli tak, rąb, sześciokąt i trójkąt. Dostaniemy jakiś dynks, który chyba już wcześniej gdzieś widzieliśmy. Te symbole też się powtarzają mimo wszystko. Ale i tak nie mamy klucza, więc pytanie, na ile nam się to przyda. No, w sumie robaczek do kolekcji. Tutaj pewnie coś z tym trzeba zrobić. Tatuaże. Ciasto i domino.
O, Red. Znowu. Dobra, jest w linii prostej, więc może będzie notabene to proste. Haha. Będziemy próbować. Ale by było, jakbym trafił, co nie? Tę prawidłową kombinacją. No ale już widzę, że nie. Bo to by było tu. No, no właśnie. Więc znowu coś jest nie tak. No czegoś tu brakuje. No to spróbujmy jeszcze inaczej. Ej, no ale tu z kolei nie mam takiego elementu. Aha! No to nie. Jednak nie jest to. To spróbujmy z tej strony. Już było dobrze. No prawie by mi się udało. Może spróbujmy zmienić tutaj, żeby nie pozbawić się wszystkiego. Ha! Mamy to! No i kolejny do kolekcji. I to znowu mi się kojarzy z poprzednią grą od Madison. Tam główna postać zbierała robaki bodajże. Z grubsza tak to pamiętam. Czy te tatuaże coś mówią, czy to tylko zdoba? Nie wiem. To gdzie te owady? A, tu jeszcze jest, dobra. Aha! No dobrze. Proszę bardzo, pyszny obiadek, uczciwa wymiana, barter tak zwany. Dziękuję. Ale się rusza fajnie. Ale fajniutkie. No nie dla arachnofobów, rzecz jasna. Ruchy takie paralityczne trochę. No dobrze. I tak oto zdobywamy to, co chcieliśmy. Wszystkie narządy. Co do jednego. Cudownie. No to została jedna rzecz. Tylko jedna. Tak niewiele. Jesteśmy już tak blisko. Łapiecie? Czy wy to czaicie? A tym miejscem, do którego udamy się już w następnym odcinku, jest poczta, moi drodzy. Tak jest. No brakowało nam takiego urzędu tutaj, co nie? Tak, to prawda. No dobra. No to nasze zbiory, nasze zbieractwo, kolekcjonowanie dokończymy już w kolejnym epizodzie. W tym to by było na tyle. Tak więc wyczekujcie albo klikajcie, jeśli już jest na kanale, żeby poznać, no jakby nie było, zakończenie, finał całej tej naszej przygody. Z mojej strony póki co to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.